A zatem, oczywiście kwestia podstawy, no bo pierwsze podstawowe pytanie jest zawsze takie, na jakiej podstawie współpracujecie z klientem. Taka najczystsza, no może nie akurat w kulturze, najbardziej powszechna forma, z którą teraz mamy do czynienia, to jest oczywiście umowa o pracę, regulowana kodeksem pracy, szeregiem innych ustaw i to jest co do zasady rozwiązanie dla wszystkich najkorzystniejsze, bo tutaj ochrona pracownika idzie tak naprawdę najdalej. To są kwestie związane z okresami wypowiedzeń, to są kwestie związane z odpowiedzialnością pracodawcy, który nie jest w stanie zapewnić pracy, to jest kwestia chociażby minimalnego wynagrodzenia, które się generalnie należy bez względu na to, czy się tą pracę wykonywało, czy się nie wykonywało. Najistotniejszy jest oczywiście w tym zakresie aspekt związany z wypowiedzeniami, które to wypowiedzenia można w skrócie podzielić na przyczyny zależne od pracownika, klasyczna dyscyplinarka, jakieś naruszenie obowiązków, słabe wykonywanie pracy, no i ten katalog przyczyn niezależnych od pracownika. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, jak obecnie, że jest powszechna epidemia, panuje, są ograniczenia w funkcjonowaniu poszczególnych punktów, lokali kulturalnych, w szczególności kawiarni, restauracji, hoteli, całej gamy przedsiębiorców, które są wskazani w rozporządzeniu, no to oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nie jest to wina pracodawcy, ale też nie jest to wina pracownika. Natomiast z punktu widzenia tej metodologii, o której mówiłem, cały czas mówimy o sytuacji, gdy są to okoliczności niezależne od pracownika i na tej podstawie można oczywiście wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W pewnych przypadkach, gdy mówimy o pracodawcach większych, czyli powyżej 20 osób, należy się jeszcze dodatkowo odprawa, czyli tak naprawdę ten pracownik przez okres wypowiedzenia, w zależności od stażu swojego pracy, może to być od 2 tygodni, miesiąc bądź 3 miesiące, w tym okresie jakieś wynagrodzenie generalnie dostaje. Druga możliwość, jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym postojem, czyli z brakiem możliwości świadczenia pracy z przyczyn no, niezależnych tutaj od pracownika i od pracodawcy, to pracodawca powinien wypłacić tak zwane postojowe, które generalnie jest równoważne podstawowemu wynagrodzeniu tego pracownika. I to jest oczywiście model kodeksowy, który sprawdzał się do tej pory w warunkach naszej codzienności, która jeszcze nie była dotknięta problemem epidemii. Jaki jeszcze mamy dalszy katalog współpracy z osobami trzecimi? Oczywiście można, idąc jakby gradacyjnie, mamy umowę zlecenie, która w ostatnich latach co prawda dostała pewną ochronę prawną, związaną chociażby ze stawką minimalną godzinową. Natomiast regulowana ona jest tylko i wyłącznie kodeksem cywilnym w szczątkowej formie oraz samą umową stron. Generalnie w przypadku umowy zlecenia funkcjonują, ale nie obligatoryjnie takie rzeczy jak chociażby okresy wypowiedzenia. Czyli możliwość wypowiedzenia takiej umowy przede wszystkim istnieje w zasadzie w każdym momencie. Możliwość ochrony się przed tym jest generalnie minimalna. To samo dotyczy kwestii wynagrodzenia. Z reguły umowy o dzieło są skonstruowane w ten sposób, że wynagrodzenie należy się tylko i wyłącznie za pracę wykonaną, czyli nie za samą gotowość doświadczenia pracy. I tu jest jakby kluczowa różnica pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenie. Oczywiście ja mówię tutaj o jakiejś bazowej konstrukcji, ponieważ w praktyce te umowy zlecenia mogą być dość mocno rozbudowane, wręcz pokrywać się znaczeniowo i funkcjonalnie z umową o pracę, to gdzieś ewentualnie też może być punktem wyjścia, na przykład w celu ochrony tam finansowej można zwrócić się do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy, czyli jakby automatycznie mając umowę zlecenie, zaczynamy wpadać w rygory kodeksu pracy, łącznie z całą ochroną, okresami wypowiedzenia, urlopami, etc., etc. Trzecia forma cywilnoprawna rozpowszechniona ogólnie jakby w świecie kultury, to jest oczywiście umowa o dzieło. Umowa o dzieło zakłada wykonanie określonego przedmiotu umowy. Czyli mamy, jak to się ładnie nazywa, substrat materialny, względnie niematerialny, jeżeli jest to na przykład utwór bądź artystyczne wykonanie. Ideą umowy o dzieło, celem umowy o dzieło jest wykonanie określonej rzeczy. Zasadnicza reguła jest taka, że jeżeli ta rzecz, to dzieło nie zostało wykonane, no to wynagrodzenie się nie należy.
tutaj ze strony zlecającego wykonanie tego typu działu jest dużo więcej możliwości, żeby od danej umowy odstąpić bądź w jakikolwiek sposób rozwiązać. Są też oczywiście narzędzia, które chronią drugą stronę, to znaczy jeżeli klient w pewnym momencie odstąpi od umowy, chociażby powołując się na to, że jest koronawirus, w związku z tym stracił zainteresowanie, to można się domagać wynagrodzenia za wykonaną część, pomniejszoną o to, co się, jak też przepis mówi, zaoszczędziło, czyli krótko mówiąc o środki niewydane. Aczkolwiek zwracam oczywiście uwagę, że jeżeli mówimy o rzeczach typu koncerty, jakieś artystyczne wykonania, nie wiem, obrazy, utwory, no to tutaj kwestia wyliczenia wartości no, może być nieco skomplikowana. Jeżeli się nie uda dogadać z drugą stroną, to niestety czeka nas długa batalia sądowa. Szczególnie dzisiaj, kiedy sądy są przynajmniej do końca kwietnia tak naprawdę nieczynne, no to może to niestety, ale nie być rozwiązanie na tu i teraz, a zasadniczo takich rozwiązań szukamy. Czwarta możliwa forma współpracy, która też jest dość mocno rozpowszechniona, to jest oczywiście coś, co nazywamy potocznie samozatrudnieniem. Innymi słowy, prowadzenie indywidualnej, najczęściej działalności gospodarczej, bez zatrudniania pracowników, bez zatrudniania jakiegoś większego zespołu. Czyli jestem ja jestem jednoosobową firmą, ja w ten sposób świadczę usługi dla mojego klienta. Paradoksalnie, jeśli chodzi o tą formę działalności gospodarczej, ona w warstwie współpracy, tej warstwie cywilnej, ona się nie różni dużo od umowy zlecenia względnie od umowy działa. Różnica tak naprawdę jest jakby we wszystkich obowiązkach administracyjnych, podatkowych, ponieważ jesteśmy niejako inaczej klasyfikowani, jeśli można tak powiedzieć, z punktu widzenia prawno-gospodarczego, prawno-administracyjnego. I to są cztery podstawy, które też obowiązują, które funkcjonują w rzeczywistości. I generalnie do tych czterech rodzajów zatrudnienia odnosi się też ustawodawca w ustawie antykryzysowej. Co można zrobić, jeżeli jakby nie sięgamy na razie do tych przepisów tej ładnej tarczy, tylko co można zrobić, jeśli chodzi o kwestię samej umowy, która nas w tym momencie wiąże? Otóż możliwości są w zasadzie dwie. No pierwsza to oczywiście jest wykonać tę umowę, o ile jest to możliwe i o ile druga strona jest tym nadal zainteresowana. No i to jest rozwiązanie teoretycznie najprostsze. Jeżeli nie ma tutaj żadnych przeszkód stojących na drodze do tego wykonania, to jest to sytuacja najczystsza, która nie powinna generować dalej idących problemów. Natomiast gorzej, jeżeli ta umowa nie może zostać wykonana ze względu na obowiązujące właśnie warunki. Nie można zagrać koncertu, nie można wyjść na zewnątrz, wykonać jakiejś konkretnej pracy, która jest przewidziana do zrealizowania. W takiej sytuacji nasza odpowiedzialność, jeżeli oczywiście nie dogadamy się z drugą stroną, bo tutaj zawsze forma jakiegoś polubownego rozwiązania, załatwienia sprawy jest moim zdaniem priorytetem, jest najważniejsza. Więc jeżeli na tego typu element nie ma możliwości się powołać, to można skorzystać z klauzuli tak zwanej rebus sic stantibus, czyli 357 z znaczkiem 1, nadzwyczajnej zmiany okoliczności. Dlaczego mówię o tych nazwach? Mówię o tym dlatego, że polski kodeks cywilny generalnie w ogóle nie posługuje się pojęciem siły wyższej. Z punktu widzenia litery prawa pojęcie siły wyższej nie funkcjonuje. Siła wyższa jest oczywiście zdefiniowana jako zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidziane przez strony, któremu strony nie mogły zapobiec, ale ta definicja wynika wyłącznie z orzecznictwa sądowego. Czyli sama klauzula, o ile może się znaleźć w umowach, bo najczęściej ta klauzula jest przywoływana w konkretnych umowach, ona nie wynika z kodeksu cywilnego. Tutaj narzędzie rozwiązania problemu i sytuacji wynika tylko i wyłącznie z tego artykułu 357 z jedynką. Tylko jaka jest istota tego przepisu? Otóż zgodnie z jego treścią, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej zmiany stosunków, pierwszy akcent, nadzwyczajna zmiana stosunków i wykonanie umowy grozi jednej ze stron, znaczy jest niemożliwe lub grozi jednej ze stron rażącą stratą, niewspółmierną do tej idei, to wówczas ta strona może zwrócić się do sądu o zmianę treści umowy, sposobu wykonania, bądź najdalej idąc o rozwiązanie tej umowy.
Analizując ten przepis od końca, podstawowy problem na dzisiaj jest taki, że rozwiązanie bądź zmiana tej umowy może być dokonana tylko i wyłącznie przez sąd. Czyli już spędzimy dużo czasu, żeby udać się jakby do sądu, uzyskać ochronę prawną. Oczywiście rezultat niekoniecznie musi być nas satysfakcjonujący, a zatem czas i pieniądz na pewno nie jest to rozwiązanie na tu i teraz. Jasne, można zaryzykować niewykonywanie umowy z powołaniem się na tą okoliczność, natomiast formalnie na dzień dzisiejszy jest to oczywiście ryzyko, które być może w pewnych sytuacjach się opłaca, być może nie. I tu jest podstawowa też znowu różnica, że gdybyśmy mieli klauzulę siły wyższej bezpośrednio zapisaną w umowie, no to na bazie tej klauzuli, która standardowo mówi o tym, że umowa się wtedy zawiesza albo się w ogóle rozwiązuje, no to jest to kwestia na przykład jednego oświadczenia, które nam załatwia całą sprawę, cały problem. Wracając do dalszych elementów. Co można zrobić z tą umową? Tak jak mówiłem, można ją albo sądownie zmodyfikować, zmniejszyć zakres świadczenia, wydłużyć termin, zmienić sposób realizacji. Oczywiście zależy, co robimy, jak robimy, to narzędzie jest w miarę elastyczne, bądź na dalej idącym przypadku można tą umowę po prostu rozwiązać przez sąd. Sąd ją może rozwiązać. No i ta pierwsza okoliczność, o której już mówiłem na początku, czyli nadzwyczajna zmiana stosunków. Przepis tego artykułu 357, on funkcjonuje dobre 30 lat i akademicko był oczywiście rozpatrywany, natomiast w praktyce nie miał większego znaczenia w obrocie gospodarczym, bo orzecznictwo nie uważało za nadzwyczajne zmiany stosunków, na przykład wzrostu cen paliw, bo to w tym zakresie było powoływane. Częściowo zaczęto 357 stosować w tematyce budowlanej przy wzroście cen materiału. Mówimy tu o słynnych naszych autostradach i drogach szybkiego ruchu i sporach z Generalną Dyrekcją. Natomiast dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, który szedł do sądu, raczej tego typu okoliczność nie była stosowana, nie była przywoływana. Na dzień dzisiejszy, gdy mamy stan epidemii i zamknięte połowę kraju, jest to jak najbardziej okoliczność nadzwyczajnej zmiany stosunków, która grozi szkodą bądź wręcz uniemożliwia wykonanie tej umowy. Krótko mówiąc, podsumowując jakby ten zakres, można się odwołać do tego przepisu, niemniej jednak ze sporym zastrzeżeniem związanym z kosztami i czasem możliwości jego zastosowania. I to generalnie zamyka jakby kwestię instrumentów, które dotyczą bezpośrednio kodeksu cywilnego. Ewentualnie jeszcze może warto wspomnieć, że na bazie siły wyższej można obronić się przed karami umownymi, na przykład za niewykonanie przedmiotu umowy bądź za niewykonanie tego przedmiotu umowy w terminie. Przy czym tutaj zwracam uwagę, że od wykonawcy, każdego wykonawcy, każdej umowy jest oczekiwana tak zwana należyta staranność. Czyli jeżeli macie sytuację taką, że wiecie, że danej umowy nie jesteście w stanie zrealizować, to żeby przynajmniej napisać maila, jak nie pismo, gdzie wskażecie drugiej stronie, że ze względu na okoliczności wynikające z aktualnej sytuacji zdrowotno-politycznej nie jesteście w stanie zrealizować tej umowy i złożyć propozycję rozwiązania, zmiany terminu. Chodzi o to, żeby był po prostu ślad, że wy z waszej strony wykazywaliście maksimum dobrej woli, tak jakby w przyszłości druga strona chciała dochodzić jakichkolwiek roszczeń od was, no to macie dokument, że próbowaliście, chcieliście i nie jest to z waszej winy, ponieważ kary umowne, wszelkiego rodzaju kary umowne są uzasadnione tylko wtedy, jeżeli do nienależytego wykonania doszło z powodu winy jednej strony, czyli generalnie okoliczności też, za które ta osoba odpowiada. Czyli zwracam tu po prostu uwagę na udokumentowanie sytuacji, która uniemożliwia wam wykonanie danej umowy, żeby w przyszłości mieć jakieś narzędzie. No i teraz ta część, że tak powiem, najistotniejsza, która wszystkich tutaj chyba interesuje, to jest oczywiście rozwiązanie, które ładnie się nazywa tarczą antykryzysową.
jest tak naprawdę zbiorem wszelkich rozwiązań prawnych i faktycznych wprowadzonych przez rząd w związku z epidemią i skutkami ekonomicznymi koronawirusa. Bazą do wszelkiego rodzaju działań jest ustawa z dnia 31 marca tego roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach i tutaj cała nazwa na trzy wersy, którą oczywiście możecie w każdej chwili łatwo znaleźć. I teraz co przewiduje tam ustawodawca w odniesieniu do osób, które świadczą usługi kulturalne, jakby tak uogólniając niejako pewne stwierdzenie. Otóż narzędzia, które tam są przewidziane, są uzależnione od statusu osoby, czy jest przedsiębiorcą, czy jest mikroprzedsiębiorcą, czy jest jakimś przedsiębiorcą w dużych rozmiarach, czy też jest wykonawcą usługi cywilnoprawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Generalnie tarcza nie znajduje wprost zastosowania dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Mówię to z myślą o tym, że nie ma tam wskazanych żadnych świadczeń, które konkretnie osoby na umowie o pracę mogą uzyskać. Natomiast są tam narzędzia skierowane do pracodawców, związane na przykład z dopłatami do miejsc pracy, z dopłatami do ZUS-u, które poniekąd dotykają pracujących, bo w tym momencie środki wynikające z ich umowy o pracę są częściowo refundowane czy dofinansowywane przez z budżetu państwa. Wiadomo, że budżet państwa to są nasze pieniądze tak naprawdę, no niemniej jednak formalnie jest to oczywiście z budżetu państwa. Co może zrobić pracodawca z pracownikiem na bazie ustawy o tej tarczy antykryzysowej? Generalnie przewidziane są dwie możliwości. Po pierwsze, pracownik może zostać skierowany w tryb tak zwanego przystoju z przyczyn ekonomicznych, czyli sytuacja jest taka, że ponieważ pracy się nie da wykonywać, nie można jej realizować, no to pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia tej pracy, kolokwialnie rzecz ujmując, siedzi w domu. W takim wypadku pracodawca może obniżyć wynagrodzenie tego pracownika, ale nie więcej niż o 50%. I ta kwota po obniżeniu nie może być mniejsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli jeżeli ktoś pracował cały czas na minimalnej, a na przykład w branżach restauracyjno-hotelarskich to jest generalnie standard, no to siłą rzeczy obniżać już mu się nie da, bo nie ma do czego. Natomiast jeżeli ktoś miał umowę o pracę na kwotę wyższą niż ta minimalna, no to zawsze pracodawca może ściąć do minimalnej, no i na tą pozostałą część uzyskać dopłatę. Druga możliwość, którą przewiduje ustawa, to jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy, czyli krótko mówiąc zmniejszenie etatu. Jeżeli etat do tej pory na przykład wynosił 1, to można go zmniejszyć o 20%, czyli ląduje się na 0,8. Ta zmiana nie może pociągać, nie może obejmować osób, które miałyby już mniej niż pół etatu po obniżeniu. To jest jedna istotna sprawa, czyli nie można mieć mniej. Oczywiście jaka jest konsekwencja? Konsekwencja jest taka, że wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Czyli jeżeli ktoś na pełnym etacie miał dla równego liczenia 5000 zł brutto, przy 0,8 ma 4000 zł brutto. Więc nie ma tu wprost obniżenia wynagrodzenia w przeliczeniu powiedzmy na jednostkę czasu pracy, ale sumarycznie to wynagrodzenie zostaje obniżone. Nie będę może wnikał bardziej, bo to jest raczej skierowane do pracodawców, chyba że generalnie tego typu osoby akurat uczestniczą, są zainteresowane, to prosiłbym o ewentualne wskazanie. Natomiast ja przejdę do tego, co jest być może najistotniejsze, czyli do sytuacji osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Tego typu osoby, jeżeli nie zatrudniają więcej niż 9, po pierwsze mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS-u na 3 miesiące, czyli za marzec, kwiecień, maj. Warunek generalnie jest jeden, czyli w miesiącu pierwszego zwolnienia, czyli za marzec, nie można było przekroczyć 300%, ich przychód nie mógł przekroczyć
300% średniego wynagrodzenia, co daje kwotę mniej więcej 15,5 tysiąca, 15,561 bodajże, jak mnie teraz pamięć nie myli. Oczywiście zwróćcie uwagę na to, że to ma być przychód, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeżeli ktoś prowadzi działalność z dużym obrotem, ale z małą zyskownością, gdzie stopa tam zysku jest dość niska, no to się nie załapie na to zwolnienie, nie przysługuje mu to uprawnienie. Z kolei druga dziura w tej całej układance jest związana z tym, że przychód najczęściej liczony jest na podstawie wystawionych faktur. Czyli co z tego, że powystawiacie faktur na dowolną kwotę, skoro spływ tych środków niestety nie zostanie zrealizowany. Czyli macie przychód formalnie, natomiast w praktyce nie macie ani złotówki z tego wszystkiego, a podatki oczywiście do zapłacenia. To jest kwestia modelu księgowego, który każdy gdzieś tam przyjął, czy właśnie na zasadzie tak zwanej memoriałowej, czyli rozlicza się w oparciu o dokumenty wystawione z podatków, czy też na zasadzie tej realnej, czyli sytuacji wpływu rzeczywistego pieniądza, który gdzieś kreuje obrót. W każdym razie najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że w miesiącu marcu nie można było przekroczyć 15 tysięcy z końcówką przychodu. Wówczas to, co jest do zrobienia, to zalogowanie się najlepiej na stronie ZUS-u przy użyciu profilu zaufanego, no i wypełnienie elektronicznie wniosku. Sam tej ścieżki próbowałem, są to dosłownie 3 minuty przygotowania, no a oczywiście przez następne 3 miesiące w tym momencie odpada jakby problem związany z opłacaniem ZUS-u. Aczkolwiek, i to jest trochę minus tej sytuacji, o której też szczególnie głośno nikt nie chciał mówić, automatycznie jeżeli nie zapłacicie ZUS-u, to zapłacicie wyższy podatek dochodowy w tym miesiącu, jeżeli oczywiście jakieś przychody macie. Tak więc ta realna korzyść, ta realna poduszka nie wynosi 1,5 tysiąca, bo tyle przy jednoosobowej działalności mniej więcej kosztuje ZUS, ale realna poduszka jest na poziomie 1000 zł. No, wiecie, z drugiej strony 3 razy 1000 jest tak 3000, nikt tego nikomu za darmo nie da, a jeżeli można, to oczywiście skorzystać trzeba. I to jest podstawowe narzędzie, którego można skorzystać. Poza tym jednym progiem dochodowym, przychodowym, w zasadzie każdy może się o to zwrócić. Jest drugie narzędzie skierowane zgodnie z ustawą do mikroprzedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorca to osoba, która zgodnie z ustawą, prowadząc działalność gospodarczą, w okresie ostatnich 2 lat spełniała łącznie 2 warunki. Pierwszy warunek związany jest z wysokością przychodu, który nie może przekroczyć, teraz nie pamiętam dokładnie, natomiast jest to kwestia w granicach bodajże 1 000 000 zł, więc to raczej rzadko się zdarza. A drugi warunek to jest zatrudnianie średniorocznie, zatrudnianie przynajmniej nie więcej niż 9 osób. I tu jest mały problem z mojej perspektywy praktycznej, ponieważ osoby, które zwracają się, czy część urzędów pracy, która zajmuje się obsługą tej formy pomocy, czyli udzielania pożyczek, wprost wymaga, żeby osoba, która się zwraca o tą pożyczkę, wykazała osoby, które zatrudnia. No i z czego problem wynika, dlaczego część urzędów tak uważa? Otóż dlatego, że pod pojęciem mikroprzedsiębiorców na bazie innych ustaw i przede wszystkim obowiązków uważa się w zasadzie każdego jednoosobowego przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą. Ta wykładnia, która mówi o tym, że musi być ten pracownik, szczególnie, że on musi być tu i teraz, prowadzi do sytuacji, że zaczyna się nam pojawiać 4. kategoria, nie wiadomo czy mikro, czy tam innego rodzaju przedsiębiorcy. To jest oczywiście absurdem, no ale powiedzmy jest to kwestia być może pośpiechu legislacyjnego i jakichś tam wykładni podejścia do tematu. Dlaczego ja cały czas krążę wokół tematu pracowników i mikroprzedsiębiorców? Otóż dlatego, że ta pożyczka może zostać umorzona. Ta pożyczka jest w kwocie do 5000 zł na pokrycie stałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko że żeby ją umorzyć, trzeba utrzymać stan zatrudnienia przez 3 miesiące od udzielenia tej pożyczki. Czyli
mojej ocenie, jeżeli ja występuję o pożyczkę, dom dostanę, ale nie jestem w stanie, no, bo nie zatrudniam nikogo, więc oczywiście stanu zatrudnienia siłą rzeczy nie utrzymam, to nie uzyskam umorzenia i okej, sytuacja jest prosta. Natomiast gdybym miał kogoś zatrudnionego według stanu na 29 lutego, bo to też nie chodzi o to, że nagle się kogoś zatrudnia na dzień złożenia wniosku, jeżeli się miało zatrudnionych pracowników na 29 lutego i ten stan zatrudnienia udało się utrzymać, to można uzyskać całkowite umorzenie tej pożyczki. Zasadniczo pożyczka jest oprocentowana według bardzo niskiej stopy, chyba bodajże 0,05% w skali roku, o ile pamiętam wyliczenia. Przysługuje 3-miesięczna karencja i spłaca się ją w ciągu 12 miesięcy. A zatem jest to narzędzie proste, dużo tańsze niż ewentualna pożyczka bankowa, no i oczywiście bez badania jakiejkolwiek zdolności finansowej. Obsługują to powiatowe urzędy pracy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam stronę powiatowego urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Tam te wszystkie formularze elektroniczne, regulaminy naboru znajdują się, można dokładnie doczytać, spróbować i wnieść o taką pożyczkę. Co mamy dalej? Otóż jeżeli jesteśmy już przy temacie przedsiębiorców jednoosobowych, no to warto zwrócić uwagę na możliwość dofinansowania takiego przedsiębiorcy, która została opisana w artykule 15ZZC. Tego typu świadczenie przyznawane jest przez starostę, czyli znowu jest jakby w jego imieniu realizowane przez powiatowy urząd pracy w drodze umowy i to świadczenie przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, nie zatrudniającemu pracowników. To jest dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa. Na co trzeba zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz, sposób liczenia tych obrotów. Czyli bierzemy 2 miesiące z bieżącego roku, 2 kolejne miesiące z bieżącego roku, przypadające na dzień wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. I porównujemy to do analogicznego okresu z roku ubiegłego. Jakie są konsekwencje tej metody liczenia? Po pierwsze, jeżeli ktoś jest tak zwanym dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorcą, czyli na przykład w ubiegłym roku miał przychody niskie, w tym roku normalnie miałby dużo większe, no to nie jest w stanie wykazać spadku tych przychodów. Druga sprawa, jeżeli ktoś w ubiegłym roku działalności nie prowadził, no to siłą rzeczy nie ma materiału porównawczego, czyli również nie będzie to narzędzie dla niego. To można uzyskać. Dofinansowanie jest określone w 3 postaciach w zależności od kryterium spadku dochodów. Dofinansowanie może wynosić 30%. Jeżeli spadek obrotu wynosi 30%, dofinansowanie jest równe 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli spadek obrotów wynosił 50%, wówczas to dofinansowanie wynosi 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli spadek wynosił 80%, wówczas dofinansowanie jest na poziomie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Nieco upraszczając sytuację, oznacza to możliwość otrzymania przez 3 miesiące wsparcia o określonej wysokości. W tym celu strona powiatowego urzędu pracy, odpowiednio oczywiście wniosek, formularz, składa się to do starosty, no i on jest odpowiedzialny za zrealizowanie i zawarcie umów w tym zakresie. I to jest kolejne narzędzie, jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jedną rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest oczywiście spełnianie warunków, które są dodatkowe. Po pierwsze, to jest oczywiście ten spadek obrotów, który jest podstawową kwestią. Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, który, no jeżeli ktoś nie miał problemów, nie jest zadłużony od jakiegoś dłuższego czasu, to nie powinno być tutaj problemu ze spełnieniem tego. No i niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek ZUS-owskich według stanu na trzeci kwartał 2019 roku. Środki są przeznaczane na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
nie trzeba się później generalnie z tej kwoty wyliczać, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jest to świadczenie de facto celowe, no to sugerowałbym stosowne dokumenty posiadać, bo zawsze oczywiście może być to zweryfikowane na późniejszym etapie. Rygor oczywiście jest zwrotu środków, więc utracimy to, co dostaniemy. Przechodząc dalej, bazując jakby już na kwestii osób typowo realizujących swoje aktywności na bazie umów cywilnoprawnych, mamy świadczenie, które jest nazwane tak zwanym postojowym i ono jest skierowane do osób, które wykonują umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 roku. Pod pojęciem umowy cywilnoprawnej rozumiemy zarówno umowę zlecenia, jak i umowę o dzieło. Także jest to też narzędzie, które mogą zastosować osoby wykonujące dzieła, utwory, obrazy, książki i tego typu przedsięwzięcia. Drugi warunek. Suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi generalnie przekroczyć połowę wysokości minimalnego wynagrodzenia, tylko wtedy dostaniemy to świadczenie pełnej wysokości. Jeżeli ten przychód z umów w tym miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy, wówczas świadczenie postojowe przysługuje wyłącznie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś złoży wniosek teraz w kwietniu, a w marcu z umów cywilnoprawnych osiągnął przychód mniejszy niż 1299 zł, to dostanie adekwatną kwotę w kolejnym miesiącu. Jeżeli jego przychód był większy, wówczas wchodzi na ogólne zasady przyznawania świadczeń. Oczywiście kolejny warunek to jest znowu maksymalny przychód, który się do tej pory osiągnęło w tym miesiącu, czyli nie większy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, czyli znowu ta kwota 15 561. Co jest najistotniejsze, nie można mieć... Maćku, przepraszam na chwilę, tylko zwracam uwagę, że już mamy dwa pytania, żeby się potem nie pogubiło. Dzięki. Właśnie włączyłem czat, ale nie widzę ich, szczerze powiedziawszy, więc nie wiem, czy... Dobra, chwila. Przetestujemy sobie, czy może ja po prostu nie widzę, bo nic się po prostu nie pojawiło, dlatego sobie kontynuuję rozmowę. Tak, dlatego, że... Przepraszam, Maćku, bardzo proszę, żeby wszystkie pytania wysyłać albo do Macieja Makuli, albo do wszystkich, bo jeżeli są wysyłane do mnie, to inni ich po prostu nie widzą. Ja przekierowuję... Pytania dwa, które pani Agnieszka zadała. Proszę bardzo. Co? Już się włączę. Okej, jasne. Tak to jest, jak to się na wykładzie prywatne pogaduchy urządza. Potem prowadzący nie wie. Wracając do tematu, jeśli chodzi o kwestię postojowego, nie można mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Czyli jeżeli ktoś na przykład łączy umowę o pracę z umowami cywilnoprawnymi, wówczas to świadczenie mu nie będzie przysługiwało. To samo dotyczy sytuacji, jeżeli ktoś ma jedną umowę zlecenie, z której opłaca ZUS, potocznie rzecz ujmując, odpadną mu inne umowy, z których dzięki krzyżowaniu jakby tych ZUS-ów nie opłacał, względnie limitował, wówczas nie ma takiej możliwości, żeby to świadczenie generalnie uzyskać. Jeśli chodzi o wysokość tego świadczenia, sięgam do notatek. Wysokość świadczenia, moje notatki o tym nie mówią, dlatego już wrócę do tego 15ZQ. 15ZQ. To jest 80% minimalnego, tak, to jest 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku. To jest istotne, jeśli chodzi o osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, że ten wniosek składamy za pośrednictwem swojego zleceniodawcy. Czyli on musi jakby wykazać, że zaprzestał, że przyczyną niewywiązywania się z tej umowy naszej cywilnoprawnej jest spadek obrotów wynikających z koronawirusa.
to też niestety w niektórych przypadkach może dość mocno ograniczyć faktyczną możliwość uzyskania tego świadczenia. Dobrze, przejdę do pytania, czy zwolnienie obejmuje też fundację? Czy rozumiem, że chodzi o zwolnienie w kontekście ZUS-u? I teraz tak naprawdę odpowiedź na to pytanie jest taka. Zwolnienie przysługuje ubezpieczonemu, czyli jeżeli fundacja miała inaczej, bo to bym musiał trochę rozszerzyć pytania. Pytanie, jeżeli chodzi o zwolnienie dotyczące ZUS-u. Ja o tym nie mówiłem, bo skupiłem się na przedsiębiorcach stricte jednoosobowych, natomiast druga część zasad zwolnienia z ZUS-u dotyczy ubezpieczonych, którzy na dzień, i tu już odwołam się do ustawy, żeby nie mówić czegoś dziwnego, bo tu oczywiście zawsze ważne są słowa. One jest skierowane do osób, które do podmiotów, do ubezpieczonych, czyli generalnie każdy płatnik składek, który reguluje te składki, ma zatrudnione osoby i z tego tytułu odprowadza składki ZUS-u, może się zwrócić o, czy no, złożyć wniosek o zwolnienie z tego tytułu spłacenia tych składek. Już dokładnie jakby, żebym też nie przekłamał teraz, zwolnienie z ZUS dotyczy płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Czyli generalnie obejmuje to zarówno przedsiębiorców, jak i też fundacje, jeżeli nie są przedsiębiorcami, ale są płatnikami składek. Podmiotowo decyduje więc po prostu decyduje relacja ZUS-owska, tak obrazowo rzecz ujmując. I to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Pytanie drugie. Chcę wystąpić o mikropożyczkę, umorzyć ją. Czy do przychodu wliczane są środki otrzymane z dotacji w przypadku fundacji prowadzącej działalność gospodarczą i statutową? W zasadzie tu odpowiedź jest prosta, dlatego że mikropożyczka nie przysługuje fundacji. Ona przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą, przepraszam, nie, przysługuje mikroprzedsiębiorcom. Okej, czyli faktycznie, jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą, to może taką mikropożyczkę dostać. Tylko mówię, warunek jest taki, że musi prowadzić działalność gospodarczą, a nie każda fundacja tą działalność gospodarczą prowadzi. I teraz, jeśli chodzi o dokładne sformułowanie, przepraszam, bo wolę po prostu otworzyć ustawę, żeby tutaj nie wprowadzać Państwa w błąd, żeby po prostu nie było w tym zakresie problemu. Szczególnie, że tutaj zmiany, które były wprowadzane na bazie kolejnej nowelizacji tej pracy Sejmu i Senatu, dużo pozmieniało właśnie w takich drobnostkach. Jeśli chodzi więc o tą dotację, o tą pożyczkę, starosta może tak udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w artykule 7 Prawo Przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020. Czyli jeżeli fundacja jest przedsiębiorcą, może uzyskać taką pożyczkę. I to jest pierwsza część kluczowa. Druga część tego pytania, czy do przychodu wliczane są środki otrzymane z dotacji w przypadku fundacji prowadzącej działalność gospodarczą i statutową? Przyznam szczerze, że na tą chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć, aczkolwiek biorąc pod uwagę ten przepis,
tutaj przychód nie jest kryterium przyznania samej pożyczki. Tutaj przychód może być co najwyżej kryterium uznania za mikroprzedsiębiorcę. Natomiast to już by trzeba troszkę indywidualnie po prostu przeanalizować sytuację. Tak więc jeżeli jest tam jakieś pytanie, no to może faktycznie proszę o kontakt, a później gdzieś sobie na spokojnie już to dokładniej omówimy jakby na bazie chociażby czatu. Podsumowując, fundacja może dostać pożyczkę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Kryterium przychodu z punktu widzenia pożyczki nie ma znaczenia. Ta sama fundacja, jeżeli jest płatnikiem składek dla ZUS-u, może uzyskać zwolnienie z ZUS-u. Mówimy tu o sytuacji, kiedy ma zgłoszonych mniej niż 10 osób, czyli 9 i w dół do ZUS-u z tego tytułu. I to jest odpowiedź na te dwa pytania. Przechodząc teraz dalej. Tak, pożyczki omówiliśmy, świadczenie postojowe omówiliśmy. To, co już jest skierowane typowo dla osób prowadzących działalność kulturalną, to jest wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury. Generalnie na bazie tej ustawy tarczy wprowadzono mechanizm dofinansowania do działań mających na celu przeniesienie tej aktywności kulturalnej do internetu, w przestrzeń internetową, dzięki czemu zakazy, które obecnie obowiązują, na przykład zamknięcia, zakazu zgromadzenia, które uniemożliwiałyby zapoznanie się z danym wytworem kultury, będzie to możliwe obejście tego zakazu poprzez umieszczenie w internecie. W ubiegłym tygodniu pojawiło się stosowne rozporządzenie, pojawiło się także zasady udzielania. Jest to generalnie dotacja, która w imieniu ministra kultury jest realizowana, program dotacyjny, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na Facebooku Expo możecie sobie w każdej chwili generalnie kliknąć ten link, który się tam znajduje. W skrócie zasady związane są, oparte są na tym, że dofinansowywane są koszty do wysokości 150 tysięcy złotych w 100%. W zakresie szczegółowo opisanym w tych zasadach przyznawania wniosku są to generalnie koszty kwalifikowane, które mają na celu przeniesienie tej aktywności kulturalnej do internetu. I mówimy tu zarówno o kwestii przygotowania utworów, jakichś ich publikacji, stron internetowych, spotkań autorskich, koncertów, wszelkiego tego typu działań, udostępnienia zbiorów, bo też jest taka oczywiście możliwość, pod warunkiem, że one zostaną udostępnione szerszej publiczności, aczkolwiek to istotne, to udostępnienie nie może mieć postaci komercyjnej, czyli nie można w ten sposób uzyskać dofinansowania do działalności polegającej na tym, że na przykład otwieracie portal internetowy, który, nie wiem, sprzedaje utwory muzyczne bądź jakieś fotografie. Wszystkie tego typu, cała ta twórczość ma być udostępniona na zasadach Creative Commons 3.0, czyli generalnie do swobodnego dostępu osób. Drugie narzędzie, które pojawiło się też w ramach tego programu dotacyjnego, które wprost nie jest wymienione w ustawie w tarczy antykryzysowej, aczkolwiek było, później wyleciało, bo to prawdopodobnie kwestia innego źródła, to też dofinansowanie do osób fizycznych, które zajmują się kulturą, które też mogą dostać środki właśnie na tego typu aktywizacje, czyli przeniesienie swojej działalności do internetu. Szczegółowe warunki podsyłam na stronę internetową, żeby się zapoznać, no i ewentualnie jakby w stosunku do swojej aktywności to dopasować, bo tak byłoby chyba najprościej i najlepiej. Ostatnia rzecz, której chcę powiedzieć jeszcze na gruncie ustawy, na gruncie tarczy, to sytuacja taka, w której, która jest skierowana do organizatorów wydarzeń kulturalnych, ale też kongresów i podobnych przedsięwzięć, ale też prowadzących działalność hotelową. Czyli sytuacja, w której w wyniku odwołania imprezy nie z ich przyczyny trzeba zwrócić środki z tytułu chociażby wpłaconych biletów. Zasada, która została wprowadzona tarczą, to możliwość zwrotu tych środków dopiero po 180 dniach.
Czyli można zachować płynność finansową w tym sensie, że jeżeli taka impreza została odwołana, to nie trzeba tych pieniędzy oddawać tu i teraz na każde żądanie klienta, ale można to zrobić po 180 dniach i będzie to oczywiście w pełni legalne. Natomiast jest jeszcze druga opcja, jeżeli klient się zgodzi, to może w zamian za tą kwotę wpłaconą, w zamian za ten bilet, przyjąć tak zwany voucher na inną imprezę, na przykład kulturalną, organizowaną przez ten podmiot. W ten sposób można załatwić, co w przypadku najczęściej dużych organizatorów znajdzie zastosowanie. Jeżeli ktoś organizuje tych imprez więcej, to może zaoferować osobom, które nie mogły skorzystać z tego biletu na tą pierwszą imprezę w wyniku odwołania, może przedstawić voucher na jakąś inną imprezę. No plus tego rozwiązania jest oczywiście taki, że nie trzeba zwracać gotówki, no co w obecnych czasach z punktu widzenia chociażby zabezpieczenia płynności finansowej jest dość istotne. No niestety minus jest taki, że te pieniądze kiedyś tak czy siak będzie trzeba zwrócić, no ale wydaje się, że jest to oczywiście sytuacja fair. Aczkolwiek z punktu widzenia kosztowego organizatora, który jakieś koszty poniósł, no nie jest to rozwiązanie idealne, ale myślę, że rozwiązań idealnych tutaj generalnie tak łatwo nie będzie. Co mogę powiedzieć jeszcze teraz, powiedzmy na przyszłość. Mamy sytuację taką, że wczoraj pojawiły się zapowiedzi medialne dotyczące tak zwanej tarczy 2.0 wobec głosów gdzieś krytycznych czy propozycji ulepszania tych rozwiązań, które są wprowadzone. Pominę kwestie takie, powiedzmy, typowo gospodarcze, bo nie jest to może aż tak istotne z punktu widzenia naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast podstawowa różnica, która ma się pojawić, jest związana z tym, że świadczenie postojowe z tytułu umów cywilnoprawnych, które do tej pory de facto miało charakter jednorazowy, ma być wypłacane maksymalnie do 3 miesięcy. Czyli jakby istotnie zwiększy się to wsparcie, że nie jest to jednorazowa kwota, ale zostanie ono rozszerzone w czasie. Nie powiem Państwu dokładnie, jakie są szczegółowe rozwiązania, bo tekstu jeszcze nie widziałem. On jeszcze nawet nie został skierowany do Sejmu, on jest oczywiście na etapie konsultacji. A biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z tarczą 1.0, no to wiem, że w ciągu 5 dni się może wszystko zmienić i to kilkukrotnie. Także nie będę teraz opowiadał. Wiemy, jaki jest kierunek, który został zapowiedziany medialnie. Gdy pojawią się rozwiązania szczegółowe, no to oczywiście będzie można sobie na ten temat przeczytać, zobaczyć, sprawdzić, czy też po prostu się zorientować. Z praktycznego punktu widzenia, gdzie oczywiście szukać wszystkich informacji, kto realizuje te programy. Tutaj no muszę pochwalić jakby ten aparat administracyjny, bo w ubiegłym tygodniu przerabiałem z klientem wniosek o dofinansowanie do utrzymania miejsc pracy, który mówiłem wcześniej, skierowany do pracodawców. Skończyliśmy go w sobotę gdzieś około południa. On został złożony w formie elektronicznej. No i klient dosłownie godzinę później miał telefon z Urzędu Pracy, gdzie wskazano mu, co jeszcze musi poprawić. Poprawił, wysłał. Pieniądze mają w ciągu tygodnia trafić do niego. Czyli generalnie te narzędzia, przynajmniej w tym jednym konkretnym przypadku, funkcjonują dość sprawnie. Ja mam nadzieję, że w pozostałych fragmentach również. Gdzie zwracamy się o pomoc? Składki ZUS-u to oczywiście do ZUS-u. Większość świadczeń, o których mówiłem, czyli pożyczka, dopłata dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, to wszystko starosta, który realizuje swoje zadania najczęściej przez Powiatowy Urząd Pracy, czyli szukajcie strony Powiatowego Urzędu Pracy we swojej miejscowości czy tam w swoim powiecie. Większość rzeczy, w zasadzie wszystko w tym momencie załatwia się poprzez internet, poprzez dedykowane formularze. No i generalnie, no, przynajmniej na tym moim jakimś skromnym doświadczeniu muszę powiedzieć, że to oczywiście funkcjonuje. To notabene pokazuje, że jedna epidemia pozwala zinformatyzować kraj szybciej niż wiele lat starań dotychczas podejmowanych bez jakiejś tam dalej idącej presji. I to jest jakby kwestia, tyle informacji, które chciałem przekazać z mojej strony. Jeśli chodzi o pytania, które się pojawiły jeszcze w międzyczasie na czacie. Pani Agnieszko, ja zaraz, jak się rozłączymy jakby ze wszystkimi, poślę pani maila albo numer telefonu i być może... Ja już wysłałam, Maćku.
Maćku, okay, ja już wysłałam Pani Agnieszce. Dobra, to prosiłbym po prostu o kontakt na spokojnie, bo ja sobie wtedy też na bieżąco sprawdzam, żeby też nie było jakichś przekłamań, tak jak widzieliście. Przepraszam, jeżeli trochę to rozbija jakby mój bek wywodu, ale myślę, że istota informacji jest ważniejsza, a dwa, że no, sprawa jest mimo wszystko trochę dynamiczna, jeśli chodzi o treści. Pan Daniel prosił o link do dokumentu, który mówił o dofinansowaniu dla osób fizycznych i tu zostałem wyręczony. W związku z tym już zwalniam się z odpowiedzi na tą kwestię. I kolejne pytanie, czy podmiot starający się o wsparcie z NCK na kulturę w sieci może zatrudniać na umowę cywilnoprawną osobę, która to osoba jednocześnie stara się o stypendium dla osób fizycznych? Innymi słowy, czy jedna osoba może być beneficjentem w środku z więcej niż jednego projektu? Wydaje mi się, że tak, bo tu w pytaniu jest błąd związany z przesunięciem, dlatego że o środki z NCK-u stara się określony podmiot, no, strzelam, niech to będzie fundacja lub stowarzyszenie, która zleca swoje, zleca te działania osobie trzeciej. Fundacja nie musi mieć informacji, czy stowarzyszenie, czy dana osoba korzysta z jakiegoś innego projektu dotacyjnego. Poza tym z punktu widzenia osoby realizującej, czyli tej, która realizuje to zlecenie, ona nie dostała dofinansowania, ona realizuje usługę na rzecz podmiotu trzeciego, który dostał. Tak więc w mojej ocenie na ten moment nie ma problemu po prostu krzyżowania się, chyba że jakieś bardziej szczegółowe wytyczne wynikną ze środków, znaczy z informacji z NCK-u. Bo tak z mojej strony bym na to pytanie odpowiedział. Bo oczywiście obowiązuje zakaz, że ktoś dostanie dotację na działanie w ramach właśnie projektu Kultura w sieci, to nie może się zwracać o dofinansowanie z innych źródeł, ale to dotyczy podmiotu, który wnosi ośrodki, a nie wykonawców czy realizatorów tego programu. Jeżeli jest jakaś wątpliwość, to myślę, że najprościej oczywiście spytać się po prostu u źródła. No ja tutaj nie przedstawiam tej instytucji. Ja w warunkach dofinansowania, którymi się zapoznawałem, takiej blokady nie znalazłem. Więc to generalnie wszystkie pytania, które zostały zadane. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Mam nadzieję, że te informacje, które przekazałem, przydadzą się komuś, zachęcą do skorzystania z jakiejś możliwości, bo po to to jest, po to to zostało opracowane i przygotowane. Tak więc dziękuję Państwu za dzisiaj. Czy Maćku, jeszcze mamy jedno pytanie, jak widzę? O, tak, jaki pan Marek zadał pytanie. Tak. Jaki pan Marek Chwyda, tak. W programach NCK Kultura w sieci jest niejasny punkt dotyczący udostępniania utworów na licencji CC. Zajek miał wysłać list w tej sprawie, bo taki zapis eliminuje wszelkie aktywności, w których wykorzystane byłyby utwory chronione. Punkt regulaminu jest dość kontrowersyjny. Czytając, wiem tylko, że jest to licencja określona CC. Teoretycznie, jeśli chodzi o wykorzystanie utworów chronionych innym, to mamy prawo cytatu, to jest jedna sprawa, które oczywiście zawsze tutaj można przywołać. Jest też kwestia zwolnienia z wszelkich opłat w przypadku udostępniania o charakterze edukacyjnym, oświatowym. Tak więc pytanie jest tak naprawdę podstawowe takie i obawiam się, że to jest jednak kwestia indywidualnego, w przypadku indywidualnego rozstrzygnięcia, na jakiej zasadzie wykorzystywane są wtórnie inne utwory chronione. Bo być może jakby tu jest klucz do odpowiedzi na to pytanie. Ale faktycznie, jeżeli zostało wysłane zapytanie, no to niech się faktycznie tutaj autor zapisu z tego wytłumaczy, bo to, co ja ewentualnie mówię, to jest jakaś moja interpretacja, ona niekoniecznie musi być obowiązująca. Można się oczywiście na jej bazie bronić, ale lepiej, żeby autor zapisu, czyli tutaj NCK w ramach regulaminu, po prostu wyjaśnił, co miał w rzeczywistości na myśli.